Kochani, chciałbym wam przeczytać fragment z książki Eugeniusza Płaskiego Fala za falą. Fragment, który mnie zawsze intrygował, który uważam, że jest czymś, co, czym chciałbym się po prostu z wami podzielić. Eugeniusz Puławski, oficer marynarki, jest rok 39, początek roku 39, początek stycznia 39. Posłuchajcie. W pierwszych dniach stycznia 1939 roku szefowie służb i kierownicy referatów zostali wezwani do gabinetu szefa administracji marynarki wojennej kontradmirała Ksawerego Czarnickiego. Jak zawsze uprzejmie uśmiechnięty admirał witał kolejno wchodzących oficerów i wskazał im krzesła. Był to człowiek, do którego żywiłem specjalny kult i rodzaj uwielbienia za jego dżentelmeńskie maniery, opanowanie, mądrość, wysokiej klasy fachowość, elegancję zewnętrzną i odwagę w podejmowaniu decyzji. Po zamknięciu drzwi usiadł on przy swoim biurku i bez żadnego wstępu wypowiedział krótko i węzłowato: Panowie, proszę wydać odpowiednie zarządzenia i pokierować pracami podległych panom instytucji w ten sposób, by na dzień 1 września wszystkie nasze okręty, obrona wybrzeża i służby były w 100% gotowości bojowej. Tak pod względem wyposażenia, jak też remontów i dokowania. Wszystkie prace w poszczególnych resortach mają być zorganizowane w taki sposób, jakbyśmy wiedzieli na pewno, że wojna z Niemcami rozpocznie się w dniu 1 września. Zarządzenia organizacyjne, szkoleniowe i operacyjne będą wysłane dowódcy floty i dowódcy floty lipińskiej przez odpowiednie wydziały sztabu. Dziękuję panom. To wszystko. Co dalej pisze tutaj, bo nie będę wam czytał całej tej książki, po prostu sobie ją kupcie i przeczytajcie. No, że wszyscy się zeszli, zaczęli dyskutować, co to może być, o co chodzi, co jest grane. No ale co się okazało, że pani Czarnicka, admirałowa, to była znana jasnowidzka. W sumie druga taka osoba o silnej, dobrej reputacji jasnowidza po Stefanie Osowieckim. Tu jest napisane, jakie tam miała sukcesy w tym jasnowidzeniu, jaką była osobą. Akurat tak się składa, że Eugeniusz Puławski dobrze znał rodzinę Jacynów, z której pochodzili właśnie osowieccy, ale też znał panią generałową. No, był on po prostu człowiekiem z towarzystwa właśnie tego. No i po jakimś czasie była taka sytuacja, że pan Puławski spotkał, no Osowiecki do niego zadzwonił, umówił się i zaczął mu opowiadać, że wojny nie będzie, potem, że wojna jednak będzie. No w każdym razie siał jakąś taką dziwną dezinformację. Co jest śmieszne, spotkałem kilka artykułów w prasie teraźniejszej, z której wynika, że Osowiecki fatalnie pomylił się na temat II wojny światowej, ponieważ rozpowiadał jakieś rzeczy, które się potem nie sprawdziły. No i główny bohater też nie wiedział za bardzo, co o tym myśleć. Ale w pewnym momencie, akurat taka była sytuacja, że mógł zostać tam chwilę z panią generałową sam na sam i po prostu dopytać jej, o co chodzi. I co pani generałowa admirałowa Czernicka, czyli ta druga jasnowidzka znana, opowiedziała mu o tym dziwnym, jak skomentowała to dziwne zachowanie Stefana Osowieckiego. Posłuchajcie. Pan Osowiecki musi tak robić, odrzekła pani Czernicka. Uprzednio marszałek Piłsudski, a teraz marszałek Rydź-Śmigły, obydwaj poznali wyjątkowe zdolności pana Osowieckiego. Jestem pewna, że marszałek jest doskonale zorientowany co do przygotowań niemieckich i to nie tylko przez wywiad, lecz również przez pana Osowieckiego. Marszałek na pewno nie chce wywołać przedwczesnego naprężenia umysłów, które mogłoby spowodować panikę na giełdzie i pogorszyć sytuację ogólną. I dlatego przypuszczam, że pan Osowiecki otrzymał polecenie, by tych tematów nie poruszać, a raczej działać uspokajająco. Oświadczenie pani Czarnieckiej niezupełnie pokryło się z moim nieufnym podejściem i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, no,
efekt jest taki, że potem na koniec pani Czarniecka przewidziała jeszcze parę rzeczy panu Pławskiemu, które się spełniły. Fala za falą. Eugeniusz Pławski, dowódca ORP Piorun, który walczył z Bismarkiem. Ksywka Żeńka, człowiek z rosyjskiej floty. Bardzo barwna, bardzo ciekawa książka. Dziwię się, że ten wątek współpracy polskiego rządu z osowieckim nie jest nigdzie poruszany. Natomiast wydaje mi się, że to jest jedyne wytłumaczenie dla dziwnego zachowania się polskiego rządu, który pewnie coś wiedział. Ciekaw jestem, co wiedział, ile wiedział. Wiemy już, że na pewno wiedział o tym, że wojna rozpocznie się 1 września i wiedzieli to już na początku stycznia, czyli 8 miesięcy wcześniej. Być może wiedzieli również, że wojna zostanie przegrana. Przynajmniej kampania wrześniowa zostanie przegrana. Być może wiedzieli, że wygrają tę wojnę alianci. Być może dlatego polski rząd tak strasznie ślepo trzymał się tego. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście takim dowódcą i ufacie Osowieckiemu, ponieważ on był świetnym jasnowidzem i faktycznie praktycznie się nie mylił co do tych swoich przewidywań. To nie było tak, że mówił, widzę bruneta wieczorową porą i pójdzie albo nie pójdzie i tak dalej. Nie. To był facet, który non-stop pracował jako jasnowidz, ciągle ludziom pomagał, ciągle coś tam kombinował, uważał, że ten dar ma od Boga, że nie może za niego brać pieniędzy. Ludzie przez to ciągle do niego chodzili, ciągle prosili go o pomoc. On tej pomocy często nie odmawiał, najczęściej nie odmawiał. Krótko mówiąc, był bardzo skuteczny. Można było przyjąć, że jeśli Osowiecki coś mówi, to tak będzie. I teraz sobie wyobraźcie, że jesteście takim człowiekiem, który jest elitą, powiedzmy, władzy polskiej i zna takie rewelacje co do przyszłości. Myślę, że dużo rzeczy, których możemy nie rozumieć w jakiś tam sposób, co do zwykłej logiki, gdybyśmy wiedzieli trochę więcej, ile tych informacji polskie elity znały, jakie to były informacje, byłoby nam łatwiej zrozumieć to, w jaki sposób zachowały się na początku II wojny światowej. Bo było to zachowanie bez precedensu. Dlatego ciekaw jestem, czy ktoś z was zna jeszcze jakieś przekazy, jakieś informacje na ten temat, które by mogły tą zagadkę, tą ciekawostkę rozjaśnić, czy też poszerzyć. No i to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy, i z Panem Bogiem.